marzyć to zawsze trzeba o czymś, co ewentualnie może się zdarzyć. Ale ja nie wierzyłem, że Polak poleci. No bo nie mieliśmy ani możliwości, ani kosmodromów, ani rakiet. Ale ja to może bym spuentował w ten sposób, że jak się ma marzenia jeszcze od dziecka i się je pielęgnuje i idzie się w tym kierunku i od siebie się wymaga, to nie tylko można spełnić marzenia, ale można być ponad marzeniami jak ja. Czasami spotykam się z młodymi ludźmi i mówię, słuchajcie, wy musicie uwierzyć w siebie. Ja też jestem z małego miasteczka i nawet moje marzenia kiedyś były źle przyjmowane przez środowisko, bo mi się wydawało, że to ty się na to do tego nie nadajesz. Ale wie panie, jak ta iskierka gdzieś tam zostaje głęboko w sercu i ona tam się iskrzy i to kiedyś wróci i to trzeba pielęgnować, trzeba iść w tym kierunku. Ktoś kiedyś powiedział dokładnie, że za marzeniami trzeba iść, a to nie jest prosta droga, meandrów jest dużo. Ale jak się bardzo chce i bardzo się, jak mówię, siebie w to zaangażuje, to się może spełnić. Oczywiście wszystkiego pani nie powiem, ale miałem zdjęcia rodzinne, dzieci, żony, mamy, jakieś tam takie prywatne symbole. Oczywiście była też i druga część, symbolika była mi narzucona, ale uważam, że w tamtym okresie to była taka i fajna, ale miałem też takie serduszko złote dla córci, synkowi zegarek, takie fajne wisiorki, jakąś tam pamiętam broszkę piękną, taką porcelanową, żonie kupiłem i jest tam wygrawerowane, że to jest Sojus 30, Salut 6. To wie pani, to są takie relikwie rodzinne. A ja wziąłem jeszcze kilka odznak pilota. To jest odznaka pilota. Przez szacunek dla moich kolegów, którzy też mogli polecieć, a im się los nie sprzyjał. I później oddałem tym kolegom, że to było też jest grawerka złożona. Pięknie i strasznie. A człowiek lubi troszkę takie jakby ryzyko. No ale przede wszystkim chyba niewielu nas było. Ja jestem 89. człowiekiem, który był w kosmosie. Jest nas teraz gdzieś 500, może 60. Wie pani, chęć zobaczenia Ziemi z dystansu to jest tak głęboka, ale to nie tylko takie, wie pani, wrażenie estetyczne. Ono jest, to je widzisz, bo to kolory, to się wszystko zmienia. Ale później to się zmienia w takie swoje filozoficzne troszkę spojrzenie. Jak to jest, że to wszystko jednak działa? Tak jak w książkach piszą. I to trwa wiecznie. A życie człowieka takie krótkie. I my na Ziemi robimy tak dużo złego, jak się, mówię, leciał, gdyby leciał jakiś wędrowca kosmiczny, zobaczył piękną, błękitną, białą planetę. Powiedział, to tu jest raj. To tu są chyba aniołowie sami żyją. Tak powinniśmy iść w tym kierunku. Czytam coś innego za tym. Chociaż sam jestem wojskowym, to co drugi, to wymyśla nowy rodzaj broni, żeby tego swojego unicestwić. To jest błąd, co my robimy. Życie jest krótkie i trzeba z niego korzystać. Cieszyć się życiem i przekazać tę ziemię w takim dobrej kondycji, doskonałej ekologicznej kondycji, żeby to zostało pokolenie, żebyśmy się sami nie unicestwili, a to idzie w tym kierunku. Ale wiem, że w Krakowie już zabronili palić węgla. Po pierwsze jest to bardzo ciekawe, po drugie jest to fajny biznes. Już kolejka na to, że polecieć jest bardzo długa i z roku na rok te loty będą tańsze. Tylko niektórym się bardzo dziwię, bo mają stworzyć takie stacje orbitalne, czasowe. Niektórzy chcą tam spędzać miesiąc miodowy. To nie jest dobrze.